Najpierw bunt w Europie, potem jedna wielka wojna, szokująca wizja przepowiednia Snowidzieackuskiego, krwawa jatka, to co nas czeka, apokalipsa. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiednia Snowidzieackuskiego, dlaczego dojdzie do buntu w Europie, z jakich pobudek, czy ludzie wyjdą na ulicę? w jakich krajach, co tu się będzie działo. No właśnie, a o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę Także w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku Zarek go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wstrząsającą wizję przepowiedni Znowidza który mówi w ten sposób, nastąpi przecięcie linii zła, będzie bunt, rezygnacja, bunt w Europie, tak? Szykuje się praktycznie tutaj ten bunt jeśli chodzi o to, co ma się wydarzyć. Według Jasnowidza Jackowskiego w Europie niektóre państwa odwrócą się od tego wszystkiego. Tak, bunt spowoduje wielki bałagan w Europie. Tak to definiuje to Jasnowidz Jackowski. jeśli chodzi o to, co ma się wydarzyć. Nawet Jasnowidz Jackowski mówi w ten sposób, że w jednym państwie polityk wysoko postawiony wyjdzie, przestawi praktycznie tutaj podczas, jakich, jakby podczas jakiegoś święta, czy jakiś obchodów rocznicy, przedstawi jakieś wykresy, informacje, dokumenty, co spowoduje pewne oburzenie społeczne. A następnie hmm, praktycznie zostaną podjęte jakieś decyzje, które spotkają się z hmm, no, oburzeniem społecznym, ale za tym państwem pójdą też kolejne państwa. Pytanie też jest takie, czy na przykład jakiś polityk wyjdzie, powie, że oni rozpoczynają machinę wojenną, prowadzą wojnę w związku z jakimś zagrożeniem, ale inne państwa będą na początku oburzone, a potem te państwa przyłączą się do koalicji, walki w wojennej koalicji. No właśnie. I jak Jastanowicz mówi w ten sposób Turcja jest strażnikiem tego, co praktycznie teraz się dzieje w Europie, tak? Stoi na straży. Turcja tutaj, jeśli chodzi o te działania, tak, nie decyduje, a jest jedynie strażnikiem, jeśli chodzi o to, co ma się wydarzyć na świecie, ale będzie odgrywać tutaj kluczową rolę. Następnie Jasnoic mówi w ten sposób, że Rosja dalej będzie wpięta w Ukrainę, będzie pad związany z Rosją i Ukrainą, dalej po prostu Rosja będzie atakować Ukrainę, nie dojdzie do porozumienia, do, do pokoju. Według Jasnowidza Jackowskiego Rosja patrzy na przetrzymanie całej tej sytuacji. Według Jasnowidza konflikt Rosja kontra Ukraina jest to konflikt rozwojowy, który będzie się rozwijał w najbliższych tygodniach, a także w miesiącach. Więc nie ma co się łudzić na to, że będą przestoje, że będzie tutaj sytuacja, że on się zakończy. Oczywiście może to być sytuacja chwilowa, ale no nie ma tutaj od razu co odtrąbiać się, że już jest sukces, także jest po prostu pokój zawarty. Według Jasnowidza Jackowskiego. Tutaj e, praktycznie Rosja patrzy, czy Europa wytrzyma, jeśli chodzi o za, zatrzymanie tych dostaw do Europy, jeśli chodzi o surowce energetyczne, dostawy praktycznie produktów. Czyli Rosja e, sprawdza, czy patrzy, żeby wybadać Europę, jak Europa się zachowa w tej sytuacji, w której teraz się znajduje. No wiadomo, kwestia tego, że poszczególne państwa chcą się uniezależnić, jeśli chodzi o dostawy gazu, prądu, węgla. E, są to bardzo fajne hasła, tak. Na pewno każdy z nas się z nimi zgadza, żeby nie kupować tego od Rosji, no bo w ten sposób napełnia się kieszeń tutaj tak, Putina i pieniądze tej do nas sprzęt wojskowy, ale z drugiej strony, no nie jest takie proste, odbędzie się to kosztem kieszeni zwykłych ludzi. I to nie tylko w Polsce, a także w innych krajach. No więc tutaj Jasnowicza Jackowski mówi w ten sposób, że Europa będzie pasywna, Europa będzie pasywna jeśli chodzi o działania. No i praktycznie ma nastąpić przecięcie linii zła. Ciekawe tutaj sformułowanie, stwierdzenie Jasnowicza co miałoby być tą linią właśnie zła, tak? I to jasno jest w ten sposób, że Europa odwraca się od tego wszystkiego. Pytanie, od czego się odwraca? Od tej sytuacji, jeśli chodzi o Ukrainę? Odwraca się Europa, czy na przykład od czegoś innego? Nieprawdopodobna sytuacja, wizja przepowiednia Stanowidzeckiego, a przecież dalej tam jest kwestia tego, że dojdzie do upadku rządu prawa spadliwości w połowie kadencji, że z dwóch konfliktów lokalnych na świecie jeden konflikt przekształci się w konflikt globalny. Czy jeszcze by miał nas, miało nas czekać konflikt, Kolejny lokalny. Kolejna sprawa to jest też taka, że to, co mówi Jasenic Jaskowski, na krótko przed wybuchem dużej wojny na świecie ludzie będą bać się oddychać. Obawa, jeśli chodzi o oddychanie, to jest kwestia pandemii. Obawiam, może być związana z koronawirusem. Może to jest kwestia oddychania, jeśli chodzi o na przykład atak na elektrownię atomową na terenie Ukrainy, a użycie broni biologicznej czy też e, atomowej, jeśli chodzi o Rosję, gdyby Rosja używała na Ukrainę, też tam mówi. Jasnowidza Jackowskich, że praktycznie tutaj w kwietniu poznamy prawdziwe oblicze Chin, które opowiedzą się po stronie Rosji. Następnie 5 maja kluczowa będzie data według Jasnowidza Jackowskiego, co się wtedy ma wydarzyć. No, przedstawiałem też taką ciekawą rzecz, że na przykład w kreskówce w serialu animowanym amerykańskim Simpsonowie, ta kreskówka uznawana jest za kreskówką, gdzie praktycznie kreskówkę, gdzie pojawiło się wiele rzeczy, które później się zrealizowały w przyszłości, no, i tak i nie, tak. Różnie to można interpretować. Jeżeli ta kreskówka miała setki czy tam e, tysiąc odcinków, to wiadomo, że pewne zdarzenia, które tam miały miejsce, one mogą się potem powielać w życiu. No ale mniejsza z tym, tam była sytuacja taka, że została zrzucona rakieta atomowa na Ukrainę i tą rakietę zrzuciła Rosja. Pojawił się taki wątek właśnie w tej kreskówce. Niektórzy odnoszą do, do tego, że właśnie 5 maja może nastąpić to przesilenie może wtedy nastąpić godzina W, a więc atak. Nuklearny albo na przykład atak na jakąś elektrownię atomową, oczywiście atak Rosji na Ukrainę, co spowoduje skutki, jeśli chodzi o pozostałe kraje w Europie, w tym w Polsce, wielki eksodus, to co zapowiada Jasnowis Jackowski. Podział Polski na trzy części, z czego po prostu Polacy z jednego regionu kraju będą uciekać, w inny opuszczą swoje domy. Bezpodstawna tak naprawdę ucieczka, obawa, chociaż nie będzie tak naprawdę to zagrożenie groziło, ale strach weźmie górę i ludzie wszystko rzucą. Nawet Jasnań Zjackowski mówił o tym, żeby pilnować swojego dobytku, gdy sytuacja będzie niepewna, bo łatwo jest opuścić swój dom i uciec, w momencie jak coś się wydarzy na świecie, na przykład na terenie Ukrainy, ale potem będzie problem, żeby tam wrócić nieprawdopodobna wizja przepowiednia snowidza Jackowskiego. No i też kwestia południowego Wschodu, tak? Jeśli nie mylę, to był ten teren właśnie niebezpieczny. Nawet tam była kwestia eksodusu, że ludzie będą uciekać nawet, uciekać nawet z Warszawy. Wyobrażacie sobie nieprawdopodobna sytuacja? Chociaż to też jest ciekawe, bo przecież Jasnowicz Jackowski swego czasu mówił o tym, że polscy politycy będą się ewakuować, że uciekną z Polski. Więc gdyby na przykład była sytuacja, jakieś skażenie radioaktywne, gdzie ee, na przykład jakaś chmura, czy byłoby niebezpiecznie, jeśli chodzi o Warszawę, w Wtedy by politycy podjęli taką decyzję, żeby ewakuować wierchuszkę polityków, na przykład za granicą, przeczekać ten czas, e, tak? Oczywiście e, tutaj e, pod płaszczykiem bezpieczeństwa, a wtedy mogliby się ewakuować z Polski, wtedy mogliby się praktycznie ewakuować. To by się pokrywało. Z tą wizją przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego, tak sobie teraz właśnie o niej pomyślałem, bo mówił Jasnowicz Jackowski o tym, że będzie ewakuacja polityków. No i ewakuacja może być, gdyby doszło do wybuchu wojny, tak? Ale tutaj ewakuacja może być spowodowana, bo przecież Jasnowic mówił o tym, jeśli chodzi o Polskę Wschód, nie Polskę, no Polskę Wschód, ale o Warszawę, że ludzie będą z tej Warszawy uciekać. No nie wszyscy, tak? W związku z zagrożeniem, które się pojawi. No może być a atak, jeśli chodzi o Rosję na Ukrainę. Ta chmura, podobnie jak Czarnobyl w latach 80. trafi na teren Polski. No, ludzie będą ewakuować się, tak? I na przykład będzie decyzja, żeby ewakuować tymczasowo polski rząd w obawie przed takim zagrożeniem, tak? E, tutaj, jeśli chodzi o powietrze. Nieprawdopodobna sytuacja. No, ja bym się nie zdziwił. No, politycy jak zwykle, by uciekli, tak? Zamiast zostać, tak, ten synny, e, jak się nazywa, ten z tego statku, ten kapitan, co przy Włoch e, się rozbił ten sta, statek, tak? Pierwszy spuścił szalupę i uciekł praktycznie z tego statku. Statku. Politycy powinni zostać do końca, administrować państwem polskim, jako bohaterowie powinni zostać. Ostatni praktycznie powinni schodzić z tego statku. Znaczy politycy i bohaterowie, no to źle brzmi, tak? Ale w sensie po prostu, że powinni się wykazać takim męstwem, tak? Zobaczmy sobie prezydenta Zeleńskiego Ukrainy, tak? Że on tyle razy dostawał propozycję tego, że może opuścić Ukrainę, pomimo tego, że zostaje w, 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 na Ukrainie, pomaga, walczy. Oczywiście walczy na inny sposób, no nie musi brać karabina, walczy, po po prostu Ukrainę na, for, na forach międzynarodowych jako polityk. To też jest istotne, tak? No są potrzebni żołnierze, potrzebni są po prostu tak sanitariuszki, lekarze, są potrzebni ludzie, którzy walczą o Ukrainę na arenach międzynarodowych, docierają do, do polityków różnej maści, tak? No więc tutaj gdyby taka sytuacja miała miejsce, to politycy powinni zostać w kraju, w Polsce. Ja się nigdzie nie wybieram, zostaję w Polsce, kocham Polskę. Trzymajcie się, to wszystko. Dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!